musicie Państwo wiedzieć, czy może pamiętać, że tu w Kaszlących, tych rechodupkach w Warszawie, no nie ma świadków Jehowy. Dla świadków Jehowy to jest, proszę Państwa, ogromny wysiłek zresztą, żeby tu przyjechać i żeby tu postać pod gitarą pomiędzy Warszawa Centralna a tarasami, żeby po prostu głosić Słowo Boże, nawet nie tylko słowem koniecznie, ale czasem pokazać strażnicę, czy istnieje szatan, prawda, i dać ją do przeczytania, czy pokazać program w internecie tutaj wyznawcom papieża, bo oni zawsze kaszlą, chrumczą i beczą na świętych, nienawidzą tych świadków, co z Biblią chodzą, nienawidzą świadków Jehowy, no bo wiecie Państwo, a co mają, jak mają reagować, jak, jacy mają być, prawda? Także tu w Pałacu Kultury Stalina i Lenina też, prawda? Jakie mają być te systemy tych takich stadnych i licznych bardzo, bo to Warszawa jest 3-milionową wioską cygano, żydodziadogadów. Także tu są, proszę Państwa, rechodupki, Warszawa, rechodupki, Mazowsze, są, ale oni przecież też i zgrzytają zębami, bo to, wiecie Państwo, rechodupki są schizofreniczne, rechodupki są hipochondryczne. Także, proszę Państwa, ci nasi bracia, świadkowie Jehowy, przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok przyszłej, ziemi obiecanej, tutaj do tej Warszawy, która buduje to metro, nie może się dobudować, aż pokonując odległość 185 km do 1444. Czyli, proszę Państwa, świadkowie Jehowy, żeby tak tu przyjechać do tej pogańskiej Warszawy, no to muszą pokonać wysiłek duży, spory, ogromny wysiłek, żeby dojechać tutaj do tej, proszę Państwa, pogańskiej Warszawy. No bo skoro Biblia w śmietniku, nie chcą czytać Pisma Świętego, kaszlą na świadków Jehowy, bo jak zobaczą pod pachą Biblię, prawda, chrumczą, breszą, kopcą, tapety strasznie kopcą, wściekają się. Ja mówię, żeby chociaż raz w życiu w cerkwi, no w swoim życiu w cerkwi byli, prawda, no bo na przykład święci prawosławni, to oni do cerkwi bardzo chętnie wejdą, jak tylko zobaczą, gdzie jaką cerkiew, no ale tutaj to gdzie zobaczysz cerkiew, to nie jest cerkiew. Także tutaj 185 km mamy do Anglii, Ameryki, Białystok i nawet możesz o 23.45 pojechać ostatni. Także, proszę Państwa, stąd z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, co nam sugeruje też taki ateizm, prawda? Do wielkiej Anglo, Ameryki, Białystok, prawosławna, tu z katolickiego kraju, można pojechać nawet, my dajemy bus, Podlasie Express, czy z zachodniego. Tutaj są takie busy, że można jechać na lotnisko do Anglo, Ameryki, Białystok, można z Modlina, tak. Tam widzą Państwa te wielkie światła na tej marszałkowskiej, tramwaj jeździ tu, w lewo, w prawo, wszędzie tramwaj, proszę Państwa, w Warszawie, tu na Mazowszu, nad Wisłą, wszędzie stara wiara daje o sobie znać, no oni tak z podełba gapią się, kopcą tapety jeden z drugim, no i gdy wtedy oczywiście zgrzytali zębami, proszę Państwa, to też jak nie haszysz, to są przecież albo narkomani, albo jacyś tacy, którzy mają mnóstwo nałogów, źli. Także, proszę Państwa, żeby uciec z tego takiego komunistycznego kraju, no bo właściwie to ci, którzy na te msze nawet chodzą, to też oni tam nie za bardzo wierzą w to wszystko i w swoje nie chcą wierzyć. I siewają na swego księdza katolickiego, a bo to. Mówią, że ta pedofilia w kościele, a to. A nie chcą słuchać, a to. A nie chcą tych różańców klepać, no bo to czas. Ale przecież można w internecie na coś się popatrzeć. Książeczki nie chcą czytać do nabożeństwa, ani brewiarza, a do, proszę Państwa, kościoła nie chcą chodzić katolickiego. No bo to wiecie Państwo, tego jest tutaj dużo i za dużo, jak beretę by rzucić. No. A tak jak mówię, proszę Państwa, prawosławnych ludzi nie ma, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Ci wszyscy, którzy tak na tych mszach ziewają, to tutaj też byli na rozpoczęciu Kuliady, proszę Państwa, festiwalu całego, nawet Olga Lipińska była, którą Państwo też tutaj widzicie w Teatrze Studio i u nas w Wiesiolandii. Praktycznie to jest, proszę Państwa, wszystko.
a mnóstwo rzeczy omawiamy w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Extra. Także Państwo zobaczą, jakie tutaj poruszenie wielkie przed Teatrem Studio. Jakaś kolejka się ustawiła. No niesamowite Państwo zobaczą. Przyznam się szczerze, ani nawet i Marta Dowosz też nigdy tu nie widziała takiej kolejki, która tutaj występowała, proszę Państwa. Marta Dowosz. Zresztą kiedyś Teatrze Studio. Państwo zobaczą. No za czym ta kolejka? Po co? Na co? Państwo zobaczą. Pewnie chyba nie do tego teatru. No, co to jest? Co to jest? Także proszę Państwa, festiwal czekolady, oczywiście Warszawa nie powie festiwal, tylko Warszawa powie festiwal. Festiwal. Proszę Państwa, tu jest jakaś straszna kolejka i tego Państwo zobaczą, leją się czekoladą i tutaj ją rozdają, tę czekoladę, ale kolejka jest straszna, no to przecież chyba głupi tutaj w tę kolejkę by stanął, Państwo zobaczą. No, strasznie, proszę Państwa, strasznie. Także proszę Państwa, prawosławni, którzy w cerkwiach śpiewają na cztery głosy, to nigdy by tutaj w te kolejki nie przyszły, tylko po prostu jakieś takie niedobitki, głupki, półgłówki. Państwo zobaczą, gdzie oni tutaj leją się tą czekoladą, to jeszcze do pałacu trzeba iść. Kupa śmiechu na wydechu. Także proszę Państwa, w Pałacu Kultury Stalina i Lenina jesteśmy tutaj na Mazowszu nad Wisłą, co? Świadków Jehowy nie ma, no bo przecież Świadków Jehowy czytają Biblię, a nie zajmują się czekoladą, prawda? Także w tych rechodupkach katolickich w Warszawie, tu na Mazowszu, co? Proszę Państwa, no tych żebraków, to nie tylko jakaś tam jedna żebraczka. Przecież tam jest tego 100. Tam tysiące tego jest. No, nie jesteśmy w Szwecji, proszę Państwa, jesteśmy w Polsce.